Hej, dzień dobry. Witam was wszystkich w kolejnym odcinku z The Elder Scrolls V Skyrim. I jak widzicie, jesteśmy dalej w tej świątyni Vemiry, czy tam nocnego zewu inaczej. W ogóle patrzcie, jaki jebany atleta se mostki robi, a tamten szpagaty. What the fuck? Masakra. Cofajmy miecz, wyłazimy stąd czym prędzej. Mam nadzieję, że Darketus będzie tam u góry, że nie będę musiał znowu lecieć przez pół świata, żeby go odzyskać z tej całej kopalni czy czegoś tam, bo on tam zawsze się respi. Bo to by było dosyć głupie, bo mi się kurna nie chce tam. Kolejny kurna atleta. Patrz, jak wisi w powietrzu. Martwy w dodatku. No, wygimnastykowani wszyscy. Mega. Dobra, tego typa tutaj możemy już zostawić, bo całą misję już przeszliśmy. On nam zaproponował to, że... czekajcie, tam mamy iść, okej. On nam zaproponował, że on może się do nas dołączyć jako jeden z jako nasz towarzysz. No ale my już mamy Darketusa. O właśnie, mamy ten, awans. Oh yeah! Osiągasz kolejny poziom, to już 20 poziom. To jest kolejne 10-levelowanie. Tak jakby takie, nie wiem, dziesięciolecie, tylko że dziesięciolecie w sensie z levelowaniem, czajcie, hehehe. Osiągasz kolejny poziom, wybierz atrybut, magia, zdrowie czy kondycja. No nie wiem, ja pójdę w zdrowie, bo tak szczerze jeszcze nie jestem zdecydowany jakoś tak specjalnie. Wiem, że pewnie moja postać jest zbudowana masakrycznie źle, ale w sumie wezmę magię. Okej. Tak, żeby mieć na potem. Bo później po prostu będę chciał jakoś polecieć w te tutaj fajne rzeczy. A dokładniej w pioruny. Gdzieś tutaj chyba są przyszywające pioruny. Dezintegracja, tak? Ataki zadając obrażenia od porażeń niszczą cel, jeśli on ma niski poziom zdrowia. To będzie bardzo, bardzo fajne, jeśli będziemy jeszcze mieć oburą czy coś takiego. Nie wiem, czytałem, że to jest podobno bardzo dobre. Fuck, nie F, tylko E. Już ten przyzwyczajony z innych gier. Bo w sumie tego Skyrima, ten odcinek nagrywam bardzo długo. W sumie jakiś miesiąc, może dwa prawie. O dobra, jest Darketus. Jakieś może dwa miesiące po ostatnim odcinku. Więc no, jakoś jakbym czegoś nie wiedział czy coś, to oczywiście zwalę na to winę, że po prostu dawno nie nagrywałem. Mam jakiś znaczek, pamiętam, że tam był ten cały jakiś obóz gromowładnych czy coś takiego, albo cesarskich. Tam jakaś wieża jeszcze. Wow. Subci. Okej, to są cesarscy jednak. Fajnie, że macie koniki, wiecie. Chętnie bym sobie wziął jednego. Mam nadzieję, że nie macie nic przeciwko, nie? Hej. Legion zawsze szuka silnych, sprawnych wojowników. Jeśli myślisz, że się nadajesz, nie jest tak źle. Niech mnie nie widzi. Tamten mi widzi. Skupany. Ja w ogóle się jak się zamachnął. No. Odwróćcie się, kurna. Czekajcie, odejdę, on się odwróci. No, odwróć się. Tu mnie nadal ktoś widzi? Nie, dobra, tu już jest w ukryciu, tu już mnie ktoś widzi. Tamten golo na mnie patrzy. O Jezu, co za kolo. Dobra, przeszukajmy ten kufer, zobaczmy co tu jest. Weźmy wszystko. Wow, ej, fajna rzecz nawet. O nie! To kradziej. Nic mi nie robią. Mają wyrąbane totalnie. A co jak zabiorę konia? O oh fuck, dobra, tym razem się zezłościli. Dobra, spierdzielamy stąd. I lecimy prosto do zimowej twierdzy, tak? Czy tam jakoś inaczej się to nazywało? Co, wolę tędy górą sobie przelecieć, bo... Ponieważ tam są wilki, nie chcę się z wilkami walczyć, szczerze. Wolałbym jednak, żeby ten cały odcinek był skupiony na tym, że na końcu niego będziemy idealnie przed drzwiami do zimowej twierdzy. To było naprawdę najlepsze dla mnie, ale tu mam fajną lokację i ja bym chciał tam zajrzeć, wiecie o tym? Wiem, że to jest głupie, że już
chciałbym być już tam na miejscu, przy tej zimowej twierdzy. Ale kurde, jak można takie rzeczy przegapiać? Trzeba szukać. Who the fuck? Co to za jakieś... robactwo? Coś tam jest. Znać przyczynę morderstw w mroźnej latarni. Co? Ramati. Dziennik Hubba. Zobaczymy go. Czy przeczytajmy. Przedmioty. Księgi. Dziennik Hubba. Po latach żeglugi, bla bla bla. Aha, myślałem, że to będzie, że to nam jakby coś tam w misji coś zrobi, ale jednak nie. O bogowie, bogowie, dlaczego? Wróciłem do domu, w którym czekała na mnie moja piękna Remati, martwa, zaś to ohydne coś przypominające owada plądrowało nasze mieszkanie. Musiało zabić to cholerstwo i myślę, że to Dedra. Nigdy czegoś takiego nie widziałem. O bogowie, moja biedna Remati. To coś musiało wyjść z piwnicy. Idę tam i rygluję za sobą drzwi. Bo chcę mieć pewność, że nic tamto się nie wydostanie. Jakiś hubd. No spoko. Ale my już wiemy, co to jest. W ogóle myślałem, że to jakiś wielki cycek. Miska. My już wiemy, co to jest, nie? Patrzcie, co jest wbite w jej brzuch, czy tam już było wbite. To jest falmerski topór wojenny, czyli prawdopodobnie to będą falmerzy razem ze swoimi robaczkami, czyli haurusami, czy coś takiego. Dziennik Sudi. Kilka dni temu przyłapałem Maniego na grzebaniu wśród... Czytałem majteczek i skrzyń w piwnicy. Na początku myślałam, że on hałasuje i drapie w ściany, by zrobić mi psikusa. Jednak wczoraj w nocy znów słyszałem te dźwięki, a Mani leżał już w łóżku. W końcu ojciec stwierdził, że kupi w mieście kilka pułapek i trutkę na wypadek, gdyby były ślizgacze. Aha, to były kurna te haurusy jakieś. O, przepraszam. Lecimy dalej. Komoda. Tu raczej nic nie będzie. Wiem, że czasem tak lecę z tą myszką, ale ja bardzo lubię czułe myszki, a mam nową myszkę. A ona jest dosyć... no muszę ją jeszcze do końca poprawić, że tak powiem. Bo jest troszkę za czuła. Dziennik Ramady. On na pewno to będzie ciekawe. Przeczytajmy to ostatnie. Sydzi wciąż powtarza, że w nocy słyszy dziwne hałasy w piwnicy. No tak, to już czytaliśmy. Mani powie, że to mogą być ślizgacze. Wiedzą, jak strasznie nienawidzę ślizgaczy. Ta czcionka jest taka nie do końca czytelna. Teraz już wcale tam nie zejdę. Za bardzo się boję. Dobrze, że przynajmniej udało mi się wypakować ukochaną urnę. Postawić ją w bezpiecznym miejscu nad komikiem, zanim dzieci zaczęły dokazywać. Jeśli wyrzuciły do piwnicy ślizgacza, to przysięgam. Co? Jakoś to źle przeczytałem na końcu, ale okej. Tu mam chyba węgiel drzewny. No, to weźmiemy do alchemii, chyba jest potrzebne. Tu już nic nie ma. No i co? Lecimy tam do piwnicy, nie? I znów, kurde, moje plany lecą w ruinę, ponieważ znowu coś fajnego, kurde, odkryłem. Czy coś fajnego? Jeszcze nie wiem, czy coś fajnego, ale... na pewno coś. Okej, okay. Gicik. Aha, to są schody na górę. I tu prawdopodobnie chyba niczego nie będzie, nie? Chyba, że falmer jakiś ewentualnie. Albo wejście na tą wieżę. Ciekawe, czy tam będzie na przykład, nie wiem, ten mąż cały jej... Ciekawie by było. Wow, ale fajny widok. Z jakimiś, kurde, modami z tego. Tu mam zejście. I skrzynia. Wymaga klucza niestety. A czy będziemy musieli tutaj przyjść jeszcze? Zobaczyć, co tu jest ciekawego. To jest drabina w ogóle do... Aha, po prostu oni tu przychodzą i dokładają jakiegoś drzewa, czy tam węgla. Żeby to się paliło. Spoczko.
co, o czym ja mówiłem? Może fajnie było, gdyby ktoś tam był. No niestety nie ma. Ech, szkoda. Dobra, schodzimy tak więc do piwnicy. Może tam ktoś będzie, może tam będzie ten klucz cały. No, szkoda. Wytrych padł. Już nie mamy ponad 100. No niestety to jest ekspert. I z moją myszką, którą mam teraz, nie będzie to zbyt łatwe. Dobra, czyli prawdopodobnie to będzie po tej stronie. Okej, tu to gdzieś jest. Kurde. Otwieraj się, głupi zamku. Nice. I co, ktoś tu będzie? Już widać krew. I właśnie depnąłem kurna w pułapkę. Fajnie, że tego nikt nie słyszał. Okej, okay, ale to chyba są pająki zwykłe. A nie, to są jednak haurusy. Niestety. Są tak przerąbane, przerąbani przeciwnicy w tej grze. Masakra. Plują kurna jakimś jadem. Jak podejdą, to już jest kompletnie po nas. Darketus, kurna, nie odwraca się do mnie. Tylko strzelaj w to gówno. Dobra, zginęło jedno, teraz drugie. On nas widzi w ogóle? Dobra, zaczęło się. Gin. Okej, ucieka. Jeszcze nie trafiłem. Tak, wyleć się, kurna, jeszcze. No serio, mi byś spieprzał gdzieś? Się regeneruje, skubany. Strzeliłem strzały niepotrzebnie. Haurus, ja Haurusa. To jest dosyć ciężkie, ten pancerz, ale to jest fajne, bo to jest gdzieś używane w kowalstwie. W ogóle skąd? Tu mają jakiś kaptur Arabów, jakiś dziwny. Okej, to mnie prowadzi tam. Ej, kurde, oni mają głęboką tą, kurde, piwnicę. Nie powiedziałbym, że nawet bardzo. Okej, okay, także. A, tędy mam iść. Wow. Okej, okay, coś tu słyszę. Co to było? Haurus po prostu. Aha. Dziwne rzeczy nie widziałem. Czy jakiś spadłeś z góry czy coś? Nie wiem. O, fuck. Sorry, Darketus. Pewnie go palę. Jest skóra. A tam ktoś jest jeszcze. Widzicie to? Kim ty jesteś? Falmer. Ale jaki on ma fajny miecz. Znaczy to jest Falmer Mag, który sobie przyznał tego wydrycznych chyba mieczyk ten, czy coś takiego. Nie wiem. Falmera to sobie wszystko weźmiemy, bo to jest oczywiście lekkie i zawsze fajne do sprzedania. Łooo, jak fajnie się to otwiera. Czekajcie, bo chcę to zobaczyć. Czegoś tu nie ominąłem. Jakieś miotły tu są. Kręgosłupy jakieś. Okej, okay. Coś klatkuje. Nie wiem, o co chodzi z tym klatkowaniem. Ale powinno być zaraz ok. Ok, kolejny Falmer. I znowu masz. O kurna, oni się w ogóle tu wzięli. Fak, zaraz zginę, nie? Czekaj, musimy się podleczyć. Oczywiście bierzemy. Perfekt. Farmerska tarcza, farmerski łuk. Pancerz Haurusa. Ciężar 4. A wezmę to. Nie wiem po co, ale ok. Czekajcie, teraz gdzie dalej? Tutaj. To jest jakaś brama? Ale to jest ślepy zaułek, to jest kółko. Chyba, że tu gdzieś. Aaa. To jest dalej, czekajcie, bo tu widzę pułapkę. A kurde.
Ale kogoś to przywołało, widzicie? Tam mam już czerwony punkcik. Ktoś tam jest. Ktoś nas zauważył. Znowu Falmer. Tym razem Falmer, łucznik. Gini, Falmerze, łuczniku. Ciekawe, w ogóle nie wiem czemu, ale patrzcie, jak Skyrim jest nową grą, jeszcze, znaczy, to nie jest, powiedzmy, Gothic, kurna, z 2000 roku, nie? Ale patrzcie, że oni w ogóle nie liczą czegoś takiego, że kryt jest na głowie, na przykład jak się strzeli w głowę i nie ma kryta. To jest strasznie dziwne. Okej, bierzemy to i to. I wiecie co? Jako, że robi się ciekawie, to będę jak Polsat i przerwę w tym momencie. A tak naprawdę nie ze względu na to, a przez klatki, ponieważ najwidoczniej, no niestety na dysku pewnie jest mało miejsca i znowu mam problemy z tym dyskiem, więc no w tym miejscu sobie zakończę, coś tam usunę z tego dysku i w kolejnym odcinku pójdziemy sobie dalej, wszystko będzie później płynnie, nice and hot i w ogóle nie wiem, czy zrozumiecie, co teraz miałem na myśli, ale okej, okay. Więc tak więc trzymajcie się, do kolejnego odcinka, no to cześć.